Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sernik świąteczny. Na masę serową potrzebować będziemy kilogram sera. W moim przypadku jest to ser krajanka. Dwie szklanki mleka. Mleko, szklanka o pojemności 250. Mleko daję do robota. Dodaję cukier, szklankę cukru, dodaję 3 jajka, 2 budynie, 3 jajka i ser. Ser należy bardzo, bardzo dokładnie utrzeć. Ja mam ser krajanka, jest on tłusty. Jeżeli mamy ser chudy, dokładamy 10 deko masła. I masę serową bardzo dokładnie ucieramy. I później połączymy ze skórką pomarańczową. I tutaj mam dużą garść rodzynek. Rodzynki zamoczyłam i dałam na sipeczko. Teraz ser przekładam do robota i utrę na puszystą masę. A na ciasto będziemy potrzebować 1,5 szklanki mąki pszennej, łyżeczkę proszku do pieczenia, 2 żółtka, szczyptę soli, 3 łyżki cukru pudru, 0,5 łyżki cynamonu i 0,5 szklanki oleju. I składniki ciasta należy dokładnie połączyć i wyłożymy do formy. Połączę ręką, a ser dokładnie utrę w robocie. Ciasto zarobiłam, podzieliłam na dwie części. Większą część ciasta wyłożyłam do formy, forma 17x27. I na to ciasto wyłożę masę serową. Masa serowa jest dosyć płynna, ale proszę się tym nie przejmować. Sernik wychodzi bardzo smacznie. Jeżeli nie mamy robota, ser należy zmielić 3 razy i połączyć składniki. Ja wylewam masę serową na ciasto. Nie wylewam tego szybko, ponieważ ciasto bym miała problem z ciastem. A tak delikatnie wyleję i sernik podpiekę i później wyłożę skórkę i rodzynki. Rodzynki opruszę łyżką mąki ziemniaczanej, a później wyłożę rodzynki w skórkę i pozostałe ciasto. Sernik będę piekła 1,5 godziny. Godzinę czasu będziemy ser piekli, a później dam rodzynki i skórkę. Jeszcze wierzch posypię delikatnie ciastem. I sernik świąteczny wędruje do piekarnika. Gdybym teraz dała rodzynki i skórkę, ser jest tak płynny, żeby mi opadło na dół, a ja dam po podpieczeniu.
na podpieczony sernik dajemy skórkę pomarańczową. Tak, żeby całą powierzchnię pokryć. Oraz rodzynki. Ja rodzynki, tak jak wspominałam, oprószyłam mąką. I ciasto, sernik ponownie wędruje do piekarnika. Sernik studzimy przy otwartych drzwiczkach. Ja ten sernik będę piekła około 1,5 godziny, to w zależności jaki mamy piecyk. I sernik świąteczny wędruje do piekarnika. I tak oto wygląda sernik świąteczny. Wierzch oprószymy cukrem, pudrem. Sernik najlepiej, jeżeli pozostawimy do całkowitego ostudzenia i spożywamy na drugi dzień. Mój jeszcze jest delikatnie ciepły. Ale chciałam pokazać, jak wygląda przekrój. Piękny sernik, o ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, sernik świąteczny.